22 grudnia na sesji Komisja Rewizyjna została upoważniona przez Radę do zbadania dwóch spraw. Jedna sprawa to jest sprzedaży nieruchomości położonej w strefie ekonomicznej w Zasławiu. Komisja Przetargowa w dniu 5 wywiesiła taką listę do publicznej wiadomości, kwalifikując obydwie firmy do przetargu. Pod numerem 1 firmę Freudenberg, pod numerem 2 jest Naftagaz Sand. Umieszczenie dekady firmy Freudenberg jako podmiotu zakwalifikowanego do uczestnictwa w przetargu i podanie tego faktu do publicznej wiadomości oznaczało, że firma Freudenberg spełniała warunki przetargowe. Komisja rewizyjna nie zdołała ustalić, jaki był powód zmiany stanowiska komisji przetargowej odnośnie dopuszczenia do przetargu firmy Freudenberg i dlaczego ta zmiana nie została podana do publicznej wiadomości zgodnie z procedurą przetargową. To jest co najmniej jeden dzień przed przetargiem. Nie ustalono, czy ktoś wybierał naciski na komisję przetargową, a jeżeli tak, to kto i dlaczego i jaki miał ten interes. Według komisji rewizyjnej interes gminy nakazywałby przeprowadzić przetarg z udziałem obu oferentów, informując ich wcześniej o tym, że Freudenberg płacił wady w opisany wcześniej sposób i zamieścić zmiankę w tym protokole z przetargu. Firma Freudenberg płacami wady działała w dobrej wierze, w przekonaniu, że spełnia wymogi niezbędne do uczestnictwa w przetargu. W momencie, gdy dowiedziała się o potrąceniu przez bank prowizji odpłaconej przez nią kwoty wady, natychmiast uzupełniła tę kwotę, wpłacając brakującą sumę na konto urzędu. Dlatego też należało dopuścić tę firmę do udziału w przetargu. Można było także na podstawie artykułu 38 punkt 4 ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomości odwołać przetarg, informując publicznie o przyczynach odwołania, a następnie ogłosić nowy przetarg. Swoim nieodpowiedzialnym postępowaniem organizator przetargu uniemożliwił licytację, a taka właśnie forma w myśl artykułu 40 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomości ma na celu uzyskanie największej ceny w przetargu. Tym samym działał na szkodę gminy. Trudne do oszacowania są straty wynikające z niedopuszczenia obu firm do przetargu, zakładając, że przetarg wygrała firma niemiecka, która nastawiona była na wybudowanie dużego, jak na nasze warunki, zakładu produkcyjnego, powstałyby nowe miejsca pracy oraz zwiększałyby się wpływy podatkowe do budżetu gminy. Wyjaśniając tę sprawę, burmistrz Jaworski stwierdził, że komisja przetargowa nie miała prawa dopuścić firmy Freudenberg, gdyż nie dokonała pełnej wpłaty wadium na konto urzędu na dzień 4.11.2007. Chociaż komisja przetargowa w dniu 5.11.2007 dopuściła wyżej wymienioną firmę do przetargu. I druga sprawa to jest nabycie od PKP nieruchomości położonej na terenie Nowego Zagórza, to jest ulicy Dworcowej. Podsumowując kontrolę w zakresie nabycia wieczystego użytkowania tych nieruchomości, należy stwierdzić, iż transakcje te nie leżały w interesie gminy. Wydatkowano pieniądze publiczne na zakup gruntów, które należało się gminie nieodpłatnie z mocy prawa. Narażono budżet gminy tą transakcją nieuzasadnione wydatki, działając tym samym na szkodę gminy. Kwota ponad 120 tysięcy wydana na ten cel, uwzględniając koszty sporządzenia aktu notarialnego i coroczne opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, mogła być przeznaczona na inne potrzeby. Tym samym stwierdzamy niegospodarność gminy, wydatkowanie środków publicznych i narażenie gminy na naszą szkodę. Komisja rewizyjna, przeprowadzając kontrolę, ma obowiązek kierować się kryteriami legalności, gospodarności i rzetelności. Stąd też nie można przejść obojętnie nad tak rażącą dysproporcją pomiędzy transakcją w Zasławiu, gdzie gmina sprzedała 2 hektary 995,43 m² atrakcyjnego terenu przemysłowego w strefie ekonomicznej, przeznaczonego pod inwestycją za cenę 367 640 zł, co daje kwotę 1244 zł za 1 a. Nabyciem użytkowania wieczystego ulic na Nowym Zagórzu o powierzchni 17 arów 55 m² za cenę 119 694 zł 20 groszy, co daje kwotę
6820 zł za jeden aresz, czyli 5,5 razy więcej. Kończąc swoje wyjaśnienia, pan burmistrz Jaworski powiedział coś, co zdumiało komisję rewizyjną. Jeśli będzie takie stanowisko komisji, ja powołam specjalną komisję niezależną, oceniając opinię komisji rewizyjnej na ten temat, przeprowadzę na jego przetarg. Ja zweryfikuję, czy ja była racja, czy komisja rewizyjna, czy też moja. Ocenę takiego stanowiska burmistrza pozostawiamy Wysokiej Radzie. My odebraliśmy jaką próbę zastraszenia komisji wykonującej swoje ustawowe obowiązki. Pana przewodniczącego. I dla pana już. Rada też posiada kompetencje oceniania pracy komisji. Myślę, że to materiał musimy po prostu odpowiednim organom przesłać i ono się zajmie i wyjaśnia tą sprawę. Proszę państwa, przechodzimy teraz do. Panie burmistrzu, w zasadzie nie, nasz porządek obrad nie przewiduje dyskusji na ten temat, ale jeśli pan już nie chciałby zabrać głos teraz, to bardzo proszę, ale myślę, że nie ma takiej potrzeby. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni państwo, odnośnie sprawy związanej z wyjaśnieniem przetargu firmy Freisenberg, tu jest cała komisja przetargowa. Chciałbym, żeby tutaj na tym forum wypowiedziała się co do stawianych zarzutów, wyjaśniając niektóre stawiane tutaj zarzuty pod adresem, były zarzuty pod adresem komisji przetargowej. W momencie chciałbym poprosić o zabranie głosu przewodniczącego komisji odniesienia się do tych zarzutów. W moim imieniu będzie pan to przedstawiał. Jeśli pan przewodniczący pozwoli. Natomiast odnośnie drugiej kwestii przejęcia gruntu chciałbym się też ustosunkować do tej wypowiedzi. Także jeśli można, to prosiłbym o zadanie głosu przewodniczącego komisji przedmiotowej. Panie burmistrzu, ja już mówiłem wcześniej, dyskutowaliśmy o porządku dzisiejszych obrad. Tutaj naszym zdaniem, znaczy naszym zadaniem nie jest ocena pracy komisji, bo nie jesteśmy, panie burmistrzu, do tego upoważnieni. To jak pan przewodniczący komisji rewizyjnej czytał, pan może się do tych zarzutów ustosunkować na piśmie, czyli ma pan czas 14 dni. Nie jest tu przewidziana dyskusja na temat prac komisji. Dobrze, to do tego punktu odniesiemy się. Pan to się chciał zabrać. Czyli pan burmistrz rozumie? Jeszcze mnie nie rozumiesz. Odnośnie drugiej kwestii. Także co do przyjęcia tych działek przez takie działanie, poprzez przejęcie przez użytkowanie wieczyste, działanie było analogiczne jak poprzednika mojego burmistrza Jacka Zające, jak i również pełniącego funkcję burmistrza pana Janusza Adremana Zubrzyckiego, który 3 miesiące wcześniej, przed przejęciem przez nas ulicy Dworcowej, przejął na takich samych zasadach ulicę Szopena. I tutaj myślę, że pracownicy merytorycznie do tego się odniosą. Odpowiednie dokumenty zostaną przedstawione. Ja tylko chciałem tutaj publicznie państwu powiedzieć, jak to się wszystko odbywało. Co do firmy Freudenberg, to złożymy wyjaśnienia pisemne i też będą pracownicy merytorycznie referować bezpośrednio każdy cykl, czy każdy etap postępowania komisji przetargowej w celu uszczegółowienia i wyjaśnienia tych kwestii, które były poruszone tutaj i przedstawione przez komisję rewizyjną. Oprócz tego, że ustosunkują się na piśmie, złożą też stosowne wyjaśnienia przed tutaj, przed komisją, przed radą i przed mieszkańcami, myślę, również przed sołtysami, przed przewodniczącami osiedli i sołec. Szanowni państwo, ja bym apelował o spokój i stawiam wniosek formalny, ażeby na tym etapie zakończyć dyskusję. Ja nie widzę tutaj sędziów, ani z prawej, ani z lewej strony. Jeżeli jest wszystko w porządku, to ja nie widzę i powodów do nerwowości. Myślę, że oszczędzimy i pracownikom na zdrowiu, i burmistrzom. Są do tego odpowiedzialne instytucje, które zbadają. Jeżeli jest wszystko w porządku, proszę państwa, wszyscy śpimy i panowie burmistrzowie spokoju. I myślę, że tutaj nie musimy
debatować, bo ta nasza dyskusja do niczego nie będzie zmierzała. Podzielam w części wypowiedź pana przewodniczącego Jurusza Pałasiewicza, ale to w części. Myślę, że panie Jurusiu, nie musimy takiego wniosku formalnego stawiać, bo w naszym porządku nie ma. No pan byłby chciał zabrać głos, tylko nie wiem, no, ustosunkować jakoś w dwóch czy trzech zdaniach do opinii komisji rewizyjnej, ale w całej rozciągłości pozostałą kwestię oczywiście popieram. Jestem tutaj w stanie dzisiaj rozstrzygać. Są odpowiednie organy, które tą sprawą się na pewno zajmą i rozstrzygną. Panie burmistrzu, prosimy o spokój. Jak się nie stało, to na odpowiedź jest pana. Oczywiście, ma pan burmistrz ustawowy czas też na odpowiedź, także myślę, że bez pośpiechu i bez nerwowości.